Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku z Chemią. Na dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się bardzo ważnym tematem – mieszaninami i sposobem ich rozdzielania. Będziemy również rozwiązywać bardzo życiowe problemy. Na pewno każdy z Was spotkał na swojej drodze taką mieszaninę, z którą miał kłopot, jak ją rozdzielić. Dzisiaj zajmiemy się właśnie takim trudnym tematem. Wyobraźcie sobie, że sól z solniczki, z kuchni zmieszała Wam się z gwoździami, papiakami. Zastanawialiście się zapewne, jak to rozdzielić. I na dzisiejszym spotkaniu dowiecie się właśnie jak. Sytuacji ze wstępu nawet nie można nazwać sytuacją problemową. My sobie po prostu sami ten problem stworzyliśmy i niekoniecznie go rozwiązaliśmy. Nie wiem, czy w życiu codziennym, czy w takich sytuacjach dnia codziennego często spotkacie się z problemem, że jakaś biała substancja stała, drobny proszek został zmieszany z gwoździami, papiakami. Natomiast gdyby tak się stało, możecie się zastanowić, jak to rozdzielić, żeby nie wyciągać pojedynczych ziarenek z tej powstałej mikstury. Kochani, tematem dzisiejszego spotkania będzie wprowadzenie w trzy ważne zagadnienia. Po pierwsze, substancja prosta, po drugie, substancja złożona i po trzecie, mieszanina. Spróbujemy w trakcie tego spotkania wprowadzić te pojęcia, rozróżnić je i jeszcze jakoś biegle posługiwać się nimi, tak żeby nie wykąpać dziecka z gorącą wodą, dziecka z kąpielą i wszystkiego co dookoła. Wejdźmy w temat. Zacznijmy od wyjaśnienia pojęć, jak dzielimy substancje. Na szalkach widzicie teraz przykłady dwóch różnych substancji, które coś łączy. Po prawej stronie znajduje się drucik miedziany. Będziemy go nazywali substancją prostą. Dlaczego? Ponieważ składa się on wyłącznie z atomów miedzi, a symbol miedzi możemy znaleźć w układzie okresowym pierwiastków, czyli inaczej substancje proste to pierwiastki chemiczne. Natomiast na drugiej szalce znajduje się pewna substancja stała, zielona. Jest to związek chemiczny, inaczej substancja złożona. O wzorze akurat w tym przypadku CuCl2, chlorek miedzi 2. Inaczej substancja złożona to znaczy, że powstała ona z atomów przynajmniej dwóch różnych pierwiastków, ale uwaga, są one ze sobą połączone w ściśle określonych proporcjach. Spróbujmy teraz z obu substancji uzyskać mieszaniny, czyli układy, które powstaną na skutek zmieszania ze sobą przynajmniej dwóch różnych składników. Do tego celu będzie nam potrzebna zlewka z wodą, jedna i druga, oraz przykłady substancji, których wymieniliśmy. Najpierw dodamy do wody niewielką ilość miedzi. I oczywiście zamieszamy, żeby zachować tą regułę powstawania mieszanin. Układ, który z tego powstaje, to przykład mieszaniny niejednorodnej, bo gołym okiem możemy rozróżnić składniki. Natomiast gdyby do drugiej zlewki z wodą dosypać niewielką ilość soli, w tym przypadku chlorku miedzi 2, na skutek mieszania po pewnym czasie substancja stała zanika. Taki układ będziemy nazywali mieszaniną jednorodną. Pogłębmy temat, skupmy się jeszcze na proporcjach, czyli wzajemnych korelacjach liczbowych poszczególnych składników. Dobrze, jeżeli mówimy o substancji prostej, no to oczywiście nie mówimy tutaj o różnych składnikach, tylko mowa jest o tylko i wyłącznie jednym rodzaju pierwiastków, indywiduów czy tym podobne, takich jak na przykład sód, miedź z przykładu, który wcześniej poruszaliśmy, czy każdy inny pierwiastek, którego chcielibyśmy badać. Jeśli mówimy o substancji złożonej, czyli związku chemicznym, mamy tutaj do czynienia z konkretną proporcją. Spójrzmy na przykład na wzór wody. H2O. Spójrzcie, że pojawiają się tam pewne współczynniki, takie później będziemy nazywać, gdzie w odpowiedniej, konkretnej korelacji liczbowej występują atomy wodoru połączone z atomami bądź atomem w tym wypadku tlenu. W przypadku wody na dwa atomy wodoru przypada jeden atom tlenu. One są oczywiście odpowiednio połączone, o tym będziemy mówili później. Natomiast proporcja jest stała. Niezależnie czy ta woda pochodzi z innej metody otrzymywania, czy z innego miejsca, mowa tu o substancji złożonej o nazwie woda. Jak było natomiast z mieszaninami? Spójrzcie, że w przypadku, który był wcześniej na przebitce, my dosypaliśmy pewną, nieokreśloną, wagowo na przykład,
ilość substancji stałej. To był ten zielono-niebieski proszek do pewnej objętości wody. Tak samo moglibyśmy otrzymać tę mieszaninę, gdyby były troszkę inne proporcje. Zatem słuchajcie, pierwsza prawidłowość. W związku chemicznym, czyli w substancji złożonej, mamy konkretne, jasno określone proporcje, na przykład pierwiastków, z których się składa. Natomiast w mieszaninie te ilości mogą być naprawdę dowolne. Może tam się pozmienia troszkę nazewnictwo, ale nadal to będzie mieszanina, bo to nie jest trwale ze sobą połączone. Dobrze, udało nam się zrobić mieszaninę wody z pewną solą, barwną solą. Postarajmy się teraz rozdzielić ją na składniki, czyli z powrotem uzyskać to, co było na samym początku naszego działania. W każdym z dzisiejszych doświadczeń postaramy się najpierw stworzyć mieszaninę, a później ją rozdzielimy. Do probówki wsypujemy chlorku miedzi 2 i dolewamy wody. Pamiętajcie, żeby zawsze po połączeniu odczynników spróbować je ze sobą wymieszać, no bo przecież mamy uzyskać mieszaninę. Okazuje się, że tak samo jak przed chwilą w zlewce, zawartość stała powoli zanika, natomiast całość ciecz nabiera takiego niebiesko-zielonego koloru i jest przezroczysta. To teraz spróbujmy zastosować metodę odparowania. Potrzebne nam do tego będą kamyczki wrzenne, tak żeby to było bezpieczniejsze, oraz świeczka. Zapalamy świeczkę i staramy się całość powoli ogrzewać, czyli zwiększamy temperaturę układu. Po chwili pojawiają się bąble. Całość zaczyna się gotować. Wydziela się gaz. Gdyby spojrzeć na wylot probówki, pojawia się siwy dym, tak jakbyśmy na przykład gotowali wodę w czajniku. Po pewnym czasie w probówce widać, że jest coraz mniej mieszaniny. Na ściankach naczynia pojawia się rosa. Pod sam koniec na dole zostaje już tylko substancja stała. Spójrzcie, na ściankach jest teraz woda, większość z niej już wyparowała z probówki, natomiast na dole znajduje się tylko i wyłącznie chlorek miedzi 2. Udało się, pierwszy sukces za nami. Najpierw sami stworzyliśmy mieszaninę na skutek zmieszania, później udało nam się ją rozdzielić na składniki. Czy z taką sytuacją często się spotykamy? Pewnie tak. Gdyby na przykład zostawić jakąś próbkę substancji stałej i nie zabezpieczyć ją przed deszczem bądź jakimkolwiek dostępem wody, no to później chcielibyście z powrotem to uzyskać. Jest to już teraz możliwe. Kochani, nie zapomnijcie, że nasze wszystkie odcinki są połączone. Warto by było również obejrzeć parę spotkań z fizyką. Tam dowiecie się, jak przyrodnicy i inni, nam bardzo bliscy, poznają świat, który jest dookoła nas i jakich narzędzi używają. U nas natomiast wcześniej dowiedzieliście się, że czasami przydatna do badania bądź określania właściwości substancji i mieszanin również może być lupa. Jeśli mamy taką lupę, możemy określić, czy mieszanina jest jednorodna, czy niejednorodna. I teraz prosta, szybka definicja. Jednorodna, metodą prostego skojarzenia, ma to być taka mieszanina, która, jeśli spojrzymy na nią, to używając tylko oko, bądź proste jakieś narzędzie optyczne typu okulary, lupa, nie widać jej składników. Nie można rozróżnić, czyli dlatego jest jednorodna. Jeśli natomiast, korzystając z oka, okularów, lupy, spoglądając na daną próbkę czegoś, mieszaniny, widzimy jej różne składniki, możemy jednoznacznie powiedzieć, że jest wtedy niejednorodna. Dlatego skupmy się i spróbujmy teraz stworzyć, czyli połączyć ze sobą w niezbyt trwały sposób, wymieszać i rozdzielić mieszaninę niejednorodną. Przypominamy, że żeby rozdzielić mieszaninę, trzeba ją najpierw uzyskać. Tym razem postaramy się połączyć ze sobą denaturat, którego głównym składnikiem jest alkohol etylowy, natomiast drugim odczynnikiem będzie nafta. Co ciekawe, oba te przykłady produktów to już są mieszaniny. No ale zobaczymy, czy uda nam się je połączyć ze sobą. Użyjemy strzykawki do celów medycznych zaopatrzonej w wężyk. I teraz zadanie pierwsze. Powoli postarajmy się nabrać jak największą ilość denaturatu.
Jeśli uznamy, że mamy już odpowiednią ilość, przechodzimy z końcem wężyka do próbki nafty i również zaciągamy ją tak, żeby i jedna mieszanina o nazwie denaturat, i druga mieszanina o nazwie nafta miały ze sobą kontakt w strzykawce, czyli naszym rozdzielaczu. Dobra rada praktyczna. Przed wymieszaniem czy wstrząśnięciem dobrze jest tak zagiąć wężyk i dopiero później wykonywać te ruchy w różne strony, żeby po prostu nie ubrudzić sobie miejsca pracy. Chwilę później czekamy, aż uspokoją się warstwy. Spójrzcie, że widoczna jest wyraźna granica między denaturatem, który jest na dole, a tym, co na górze, czyli naftą. I teraz do pustej zlewki powoli postaramy się przenieść jedną z tych warstw. Zauważcie, że ponieważ denaturat był na dole, to właśnie denaturat będziemy zbierali w zlewce. Zależy nam, żeby nie pobrudzić jakby tego, co uzyskamy. Chcemy rozdzielić mieszaninę, dlatego trzeba w odpowiednim momencie to przerwać. Już patrząc bardzo blisko na wężyk, zatrzymamy się w momencie, w którym pokaże się jakby pierwsze oczko powyżej denaturatu, którym będzie nafta. I tu już przestajemy rozdzielać. Mamy rozdzielone składniki mieszaniny. Przykładów mieszanin jest chyba nieograniczona ilość, tak jak bogactwo świata przyrodniczego. Spojrzymy teraz troszkę inaczej. W kolejnym doświadczeniu, które gdzieś za parę minut będzie odtwarzane, postaramy się połączyć ze sobą dwie ciecze. Wymieszamy je również ze sobą, tworząc mieszaninę jednorodną. Zanim jednak do tego przejdziemy, spójrzmy na mieszaniny i metody rozdzielania z troszkę innego punktu widzenia. Gdyby tak skoncentrować się tylko na chęci odzyskania składnika, czyli spójrzmy na jej jeden składnik, możemy też powiedzieć, że metody rozdzielania mieszanin prowadzą do tego, żeby oczyszczać substancje. Czyli gdyby zmieszać ze sobą alkohol etylowy, na przykład ze składnikiem pewnego produktu, który nazywa się zmywacz do paznokci, i zależałoby nam, żeby uzyskać tylko i wyłącznie ten alkohol, to spójrzcie, trzeba dobrać taką metodę, no żeby po pierwsze nie była niebezpieczna, a po drugie, żeby jak najwięcej tego czystego alkoholu uzyskać. To może być również nazywane zatężaniem w pewnych decyzjach oczywiście, które podejmiecie. Kolejne doświadczenie nazywane jest destylacją. Przykładów destylacji jest bardzo dużo. W laboratoriach, słuchajcie, można przeprowadzać pod zmianą ciśnienia destylację. Może być ona bardziej skomplikowana. My natomiast jako pierwszy przykład przeprowadzimy tak zwaną destylację prostą. Kolejna mieszanina będzie dwuskładnikowa. Pierwszym odczynnikiem, który dodamy, jest aceton. Znacie go dosyć dobrze. Ma taki wyraźny zapach przypominający zmywacz do paznokci, no bo właśnie jest składnikiem wielu zmywaczy do paznokci. Drugi składnik to woda. Pamiętajcie, żeby przy tworzeniu każdej mieszaniny zawsze wszystko wymieszać. Bo dopiero jeżeli wprowadzimy drewniane łuczywko, wymieszamy, jesteśmy pewni, że jest to mieszanina jednorodna. Nie jesteśmy w stanie rozróżnić składników gołym okiem. I teraz jak zbudujemy zestaw do destylacji? Probówkę z mieszaniną zaopatrzymy, zamkniemy korkiem, który ma w sobie nasadkę. Spójrzcie, że wewnątrz są kamyczki wrzenne, żeby wrzenie było spokojniejsze, bardziej kontrolowane. Natomiast w nasadce znajduje się również wężyk do infuzji. Wlewamy gorącej wody, tak żeby ogrzewać probówkę z mieszaniną. Ta woda jest gdzieś w temperaturze około 90 stopni Celsjusza. Nie trzeba długo czekać. Probówka stopniowo ogrzewa się wraz ze swoją zawartością. Pojawiają się pęcherzyki gazu, czyli rozpoczyna się wrzenie. To dosyć intensywny proces, dlatego zrezygnowaliśmy z otwartego ognia. Jeden ze składników jest łatwopalny. I teraz skoncentrujmy się na nasadce. To właśnie przez nią i przez wężyk przelatuje jakaś substancja, bezbarwna ciecz. Możemy ją zebrać w pustej probówce. Od tego momentu będziemy nazywali to naczynie odbieralnikiem, czyli odbieramy produkty destylacji. Po pewnym czasie w naczyniu destylacyjnym ilość mieszaniny zmniejszyła się, natomiast w odbieralniku pojawił się jakiś produkt destylacji. Powiedziałem coś o palności. Zbadajmy palność tego produktu. Na szklaną szalkę wylejemy zawartość odbieralnika i zbliżymy do tego zapalniczkę. Tak, przeskoczył płomień.
To znaczy, że odebrany produkt to na pewno nie woda, ona się nie pali. Musiał to być aceton. Ja też dobrze wiem, że te filmy oglądają nieprzypadkowe osoby. I na pewno już się zorientowaliście, że wszystkie przykłady mieszanin tak dobraliśmy, żeby przedstawić Wam jak najwięcej metod ich rozdziału. Nie zawsze takie szybkie zabieranie się do rozdziału mieszanin gwarantuje dobry bądź wartościowy efekt. Warto jest znać właściwości składników, które wchodzą w skład mieszaniny. Tu na przykład w destylacji kluczowym były temperatury wrzenia. Te dwa składniki, te ciecze pomieszane ze sobą, połączone, musiały znacząco różnić się tymi wartościami, no, po to, żeby ładnie je oddzielić. Natomiast kolejna mieszanina, i może jeszcze kilka następnych, będzie opierała się na prawach fizyki. Chciałbym odwołać się do Waszych miłych wspomnień. Może z nadmorza, może z nadjeziora, czyli generalnie u nas w Polsce to pewnie wakacje. I ten czas, kiedy mamy bardzo, bardzo ciepłe miesiące i chcielibyśmy się ochłodzić. Wychodzicie na plażę, wchodzicie już do wody, jest przyjemnie, aż w pewnym momencie czujecie, że woda jest taka zimna, że nogi zaczynają szybciej pracować, żeby rozgrzać całe ciało. Wtedy na dnie piasek zaczyna się poruszać, unosi się. No i słuchajcie, tam też mamy mieszaninę. Kiedy wyjdziemy z wody, ten piasek w pewnym momencie opada. Ale gdyby tak złapać tę wodę, okazuje się, że jej zawartość jest mętna. Tak naprawdę nie jest to czyste H2O, tylko woda z piaskiem, który gdzieś tam złapaliśmy i innymi składnikami, które przy okazji dostały się do naszego zbiornika. Możemy jakoś nazwać to zjawisko fizyczne. Mowa tu o sedymentacji, czyli opadaniu na dno. I teraz słuchajcie, powoli ten piasek sobie opadnie. Powoli, powoli, on będzie wypełniał dno naczynia, w którym mamy próbkę tej mieszaniny pobraną i właściwie moglibyśmy jakoś podziałać, chcąc tą wodę odzyskać, na przykład zlać ją z nad osadu. Taka metoda będzie nazywała się dekantacją. No dobrze, tylko piasek potocznie powiemy, że jest ciężki i opadnie na dno, a gdyby to było coś drobnego, możemy wtedy zastosować również sączenie, czyli gdzieś zdobędziemy sączek, filtr, i przesączymy sobie całość. Będziemy w stanie to uzyskać. Zresztą, co ja będę opowiadał? Spójrzcie, jak to przeprowadzić. Wykorzystajmy zlewkę z gorącą wodą z poprzedniego doświadczenia, chociaż temperatura wody nie jest tu istotna. Ważne, żeby dosypać do niej drobnego piasku. Spójrzcie, że tak wsypujemy, ile go mamy. Naprawdę ilość tutaj jest nieistotna. I oczywiście, tak jak zawsze, mieszamy. Na pierwszy rzut oka można ocenić, że jest to przykład mieszaniny niejednorodnej, bo jesteśmy w stanie wypatrzyć drobne ziarenka piasku w wodzie. Jeśli poczekamy, to właśnie obserwujemy tą sedymentację, czyli stopniowe opadanie substancji stałej na dno. I teraz do drugiej zlewki przy użyciu bagietki postaramy się zlać ciecz, czyli wodę, która znajduje się nad osadem. Dlaczego lejemy po bagietce? Bo działa ona troszkę tak jak rynna, to znaczy nie rozchlapiemy wszystkiego na każdą stronę, tylko kierunkujemy przepływ wody. Kiedy przestaniemy? No wtedy, kiedy już będzie podejrzenie, że piasek mógłby się przedostać do drugiego naczynia. I tą oto metodą w nowej zlewce mamy tylko i wyłącznie wodę, jeden ze składników mieszaniny, natomiast piasek pozostaje nam w zlewce z mieszaniną, czyli w tej zlewce trzymanej przez rękę Piotra. Takie zlewanie cieczy z nadosadu nazywamy dekantacją. Do zademonstrowania sączenia potrzebna nam będzie herbatka ekspresowa, wsypiemy trochę suszu, my mamy akurat herbatę leśną, do pustej, suchej probówki. Następnie dodamy Waszego ulubionego składnika mieszanin, czyli wody. Tak, to jest ta sama zlewka z ciepłą wodą, która była już wcześniej, nasza główna bohaterka. Jak zwykle oczywiście mieszamy. Zwróćcie uwagę najpierw na to, że całość zaczyna się barwić. Ta ciecz, mianowicie, staje się czerwona, czyli to była herbata leśna. No i pewnie tylko dlatego, że woda była ciepła. Jest to przykład mieszaniny niejednorodnej, bo możemy zarówno rozróżnić herbatę, jak i to, co było wodą. I teraz uwaga, zbudujemy nasz zestaw do sączenia. Jako lejka użyjemy fragmentu pipety Pastera. Spójrzcie, że odcięliśmy od niej fragment główki, czyli tej banieczki.
Następnie potrzebny byłby sączek, czyli filtr. My akurat mamy chusteczkę higieniczną, taką, która ma 3 warstwy, więc ekskluzywną, którą dopychamy, wkładając przez banieczkę pipety, patyczkiem do szaszłyków. Dosyć intensywnie. Jeśli przypniemy pipetę klamerką i umieścimy w probówce, mamy cały zestaw do sączenia. Teraz zwróćcie uwagę, jak dokładnie Piotr pobiera mieszaninę, bo nas nie interesuje sama ta barwna ciecz, tylko ta drobina substancji stałej, która jest na dole, również się przyczepiła do pipety, jak i również zaparzona herbata, no czy coś, co miało przypominać zaparzoną herbatę. Zobaczmy, co się stanie. Nie trzeba długo czekać, aż na sączku pozostaje nam to wszystko, co się nie rozpuściło, substancja stała. Natomiast przez ten lejek przelatuje nam ciecz. W probówce podstawionej stopniowo zwiększa się ilość klarownej cieczy, zatem sączenie z sukcesem pozwoliło nam przeprowadzić rozdzielenie mieszaniny niejednorodnej, gdzie mieliśmy składniki 2, ciecz i ciało stałe. Nie zapomnijcie, że przebitki ze mną są też po to, żeby zachęcić Was do tego, żeby wspólnie z rodzicami, z kimś dorosłym, z opiekunem wykonać część z tych doświadczeń, które przedstawiamy. Kolejne, chociaż bardzo trudne i przy okazji profesjonalne, bo stosowane bardzo często w laboratoriach, na przykład chemii organicznej albo skomplikowanych analiz instrumentalnych, to metoda rozdziału o nazwie chromatografia. Czy wiecie, że w naszych domowych warunkach wystarczy nam taka bibułka, chłonny materiał i na przykład mazak? No chyba nie muszę Was przekonywać, że na przykład kolor czarny mazaka czy kolor brązowy to tak naprawdę mieszanina różnych barw. Wykorzystamy tutaj pewien rozpuszczalnik, czy to ocet, o, może być taki dobry domowy, czy alkohol, czy aceton, bądź jeszcze inny, do sprawdzenia, jak szybko w nim będą przemieszczały się składniki danego barwnika, mazaka, tuszu, atramentu. Do zademonstrowania chromatografii potrzebna jest nam bibuła. Trzeba na niej w dolnej części narysować wyraźny, gruby pasek. My mamy akurat brązowy mazak, możecie przetestować inne kolory. No i zmontujmy taki zestaw do chromatografii, dosyć śmiesznie wyglądający. Mamy szalkę Petriego i na nią wlewamy rozpuszczalnika. To może być aceton, to może być alkohol etylowy bądź ocet. Naprawdę bez różnicy, przetestujcie z różnymi kolorami mazaka i z różnymi rozpuszczalnikami. Wstawiamy później, tak jak trochę byśmy wieszali pranie, tą bibułę, tak żeby pasek znajdował się nadal w dolnej części. I obserwujemy powolutku, co się dzieje. My specjalnie dla Was troszkę przyspieszymy ten filmik, żebyście nie musieli czekać, natomiast doświadczenie już po kilku minutach jest bardzo ciekawe co do obserwacji. Mnie natomiast ciekawi, jakie Wy będziecie widzieli kolory powstałe z rozdzielania przy użyciu chromatografii, czyli z jakich składowych barw akurat składał się ten brązowy barwnik mazaka. Na moje oko możemy powiedzieć, że pojawia się kolor czerwony, może troszkę zielonego, gdzieś tam w górnej części widzę również niebieski. No, na pewno brązowy mazak był mieszaniną różnych innych barw. Teraz czas na słownik języka polskiego. Pewnie nie spodziewaliście się, że w filmach edukacyjnych związanych z chemią, fizyką, biologią będzie również język polski, a jest on tutaj kluczowy. W kolejnym doświadczeniu, w kolejnej metodzie rozdziału zastosujemy pewien przedmiot, który jest bardzo popularny w fizyce. Bada właściwości magnetyczne substancji, przedmiotów, ciał fizycznych. Mowa tu o magnesie. Aż przesadziłem trochę i pewnie polonista już by się obraził za tą przesadną wymowę, jednak magnes i litera S pod koniec pokazuje, że jest to jeden z często używanych przez fizyków przedmiotów. Na przykład gdyby zbliżyć magnes do gwoździa żelaznego, pewnie byłby on przyciągnięty. Nie pomylcie się, bo z chemii jest pewien pierwiastek o nazwie magnez. Nie mają wiele wspólnego i na pewno zbliżając jedno do drugiego nie będzie takiego zachowania jak z żelazem. Zastosujmy magnes, żeby spróbować rozdzielić kolejną mieszaninę na składniki. Pierwszą bohaterką będzie mąka. Substancja stała, białej barwy, dosyć drobna. Drugi bohater natomiast to żelazo w postaci pyłu. Trzecie wydarzenie to mieszanie. I oczywiście powstaje z tego coś na rodzaj mieszaniny niejednorodnej. Możemy gołym okiem rozróżnić składniki. A teraz najważniejsze, magnez.
Zwróćcie uwagę, że tylko jeden ze składników tej mieszaniny jest w stanie wejść w jakieś oddziaływanie z magnesem. Jest to oczywiście pył żelazny. Gdybyśmy chcieli tak dokładnie oddzielić składniki, trzeba trochę tak poruszać tym pyłem powyżej mieszaniny. Wtedy, jeśli nawet fragment mąki został przyczepiony do drobnego pyłu żelaznego, to później on odpada. Po tych przykładach mam nadzieję, że zauważyliście, jak blisko jest prawdziwemu laboratorium, czy to szkolnemu, czy naukowemu, do domowego laboratorium. Przynajmniej mam nadzieję, że uda Wam się odtworzyć te mieszaniny, które przedstawiliśmy. Na razie opisywaliśmy tak, jakby mieszanina składała się z dwóch składników. Albo jakbyśmy chcieli wydzielić dwa składniki z mieszaniny. Udało nam się to, co przedstawiły filmy. Pójdźmy krok dalej. W problemowym przykładzie zmieszamy aż trzy składniki ze sobą. Zobaczmy, czy można to w jakiś sposób rozdzielić. Skomplikowana mieszanina będzie składała się aż z trzech składników. Z wody, z nafty, która sama w sobie jest mieszaniną, i pewnej soli, azotanu 5 potasu. Spróbujmy do zlewki z naftą dolać wody. Zobaczcie, że niezależnie czy tam zamieszaliśmy jeszcze czy już nie, mamy widoczną granicę warstw. Następnie dosypiemy łyżeczkę azotanu 5 potasu, który można dostać w sklepie spożywczym pod nazwą sól do peklowania mięsa. Wszystko to wymieszajmy. I okazuje się, że w dolnej warstwie tej wodnej substancja stała powoli zanika. Natomiast nadal wyraźnie są dwie warstwy, czyli rozdzielmy najpierw naftę od tej wody z solą. Nasz ulubiony rozdzielacz i pusta zlewka, do której będziemy to zlewali. Jest wyraźna granica faz, czyli nafta nie rozpuściła się w wodzie, ani woda w nafcie. Korzystając z rozdzielacza, zlewamy dolną warstwę. Przypominam, że jest to woda z solą. Jeszcze tak dobrze soli nie znamy, a wiemy już, że są różne przykłady. Z folii aluminiowej uformowaliśmy łódeczkę, do której wlejemy tej oddzielonej mieszaniny wody z solą. Nie solą kuchenną, tylko solą do peklowania mięsa. Zapalamy świeczkę, natomiast zawartość łódeczki postaramy się intensywnie ogrzewać. Po krótkiej chwili z wnętrza naczynia zaczynają wyłaniać się dymy. Następnie zawartość zaczyna się gotować. Ilość płynu zmniejsza się, a na ściankach łódeczki pojawia się jakaś biała substancja stała, czyli udało nam się rozdzielić mieszaninę na pierwotne składniki. Czas na pewną propozycję. Podaję Wam rękawice. Proponuję, żebyście spróbowali w domu wykonać połączenie trzech różnych substancji, podobnych do tych, które były przed chwilą. Następnie zastanówcie się, czy metody rozdziału wybrane i nagrane przez nas mogłyby być takie same. Spróbujcie zmieszać ze sobą olej jadalny bądź oliwę. Chodzi o pewien przykład tłuszczu, który macie dostępny w kuchni, wodę i pewną substancję stałą, na przykład sól kuchenną. Czy uda Wam się rozdzielić ją na składniki? Spróbujcie bez takiego profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego, tylko domowymi metodami. Dobrze, najbardziej nie lubię, słuchajcie, uczyć się czegoś, bo kurczę, jest to na sprawdzian, na ocenę czy tym podobne. Warto jest rozumieć, po co coś robimy. Czy wiecie, że zastosowane przez nas metody rozdziału znalazły zastosowanie na sposób bardzo globalny i na skalę naprawdę ogólnoświatową? Każdy z Was, jestem przekonany, że oglądał już kiedyś, czy to w telewizji, czy w innych mediach, relacje ze złomowisk śmieci. Tam starają się różni ludzie pracujący rozdzielić składniki mieszanin. Na przykład elektromagnes jest w stanie oddzielić pewne metale, składniki samochodu, mieszaniny, którą nazwiemy samochodem, które wykazują właściwości magnetyczne od całej reszty. Co więcej, będąc nad morzem, wiemy, że woda jest słona. Jest coś takiego jak odsalanie, czyli metoda, która będzie w stanie wydzielić sól kuchenną od akurat wody o wzorze H2O. Metod jest wiele, wiele więcej. Jeśli chcemy na przykład oczyścić alkohol, to wyobraźcie sobie, że
innej czystości będzie denaturat, który będzie służył na przykład do przemywania szkiełek bądź jakichś przyrządów optycznych, a zupełnie innej czystości będzie alkohol farmaceutyczny, używany do produkcji leków. I destylacja pomoże z jednego uzyskać drugi, czyli go oczyścić. Jeszcze może spójrzmy z takiego punktu widzenia domowego, zejdźmy na ziemię, gdzie wy stosujecie różne metody rozdziału mieszanin. Pierwsze co, to śmieci. I uwaga, na chwilę zginie moja głowa. Podnoszę oto taki kubek. Wszyscy śmieci produkujemy, musimy jakoś dać sobie radę i dbać o naszą planetę, bo mamy ją tylko jedną. Wyobraźcie sobie, że pewnego czasu kupiłem kubek, który bardzo szybko zardzewiał, parę razy mi wypadł, nadaje się właściwie do zezłomowania, a jeszcze lepiej do recyklingu. Żeby go wyrzucić, muszę odpowiednio podzielić te składniki. Jeśli odkręcę nakrętkę, to jest to tworzywo sztuczne. U mnie akurat, w miejscu, w którym mieszkam, będę musiał to wrzucić do odpadów, które będą związane z plastikiem. Natomiast ta część najważniejsza, ten właściwy kubek, to metal. Jego wrzucę do pojemnika, który przeznaczony jest do utylizacji metali. I dokonam rozdziału tej mieszaniny, która nie była trwale połączonymi składnikami. Kolejne to na przykład pranie. Żeby odpowiednio je przeprowadzić, to trzeba dokonać wstępnej selekcji. I odpowiednie ubrania kolorowe, oddzielić odpowiednie kolory, białe, czarne i tak dalej. Różne są metody. Bardzo często proszek, który stosujecie, daje nam pewną podpowiedź, jak dokonać tego rozdzielenia przed właściwym praniem. Czy chociażby przygotowanie posiłku na zakończenie jeszcze. Chcielibyście oddzielić białko od żółtka? Może ktoś wie, co to jest kogiel-mogiel? No, nie mogą być zawsze dwa składniki. A piana z białek i żółtko niekoniecznie tak dobrze się ubije, jak samo białko. Kochani, jesteśmy po kolejnym bardzo ważnym temacie. Dziękuję Wam serdecznie za nasze wspólne chwile. Zachęcam do oglądania następnych odcinków, a Was do eksperymentowania z rodzicami. Jednoczcie się z nimi, ich też mamy tylko jednych. Aha, jest jeszcze jeden wątek związany z naszym dzisiejszym tematem. Pamiętacie pewnie pewną bajkę z Waszego dzieciństwa, w której Kopciuszek miał wybrać się na bal, ale miał pewien kłopot. Macocha wymyśliła takie zadanie, żeby Kopciuszkowi nie udało się wybrać właśnie na ten bal. Zmieszała mak z popiołem. I teraz zastanówcie się, kochani, po tych wszystkich doświadczeniach, jak można pomóc Kopciuszkowi oddzielić tę mieszaninę?